Kowalscy od kuchni. Cześć kochani, przystępujemy do następnego odcinka. Dziękujemy za wszystkie lajki, za subskrypcje. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby jeszcze więcej klikać, żebyśmy jeszcze bardziej mogli Was atakować z naszą twórczością na naszym kanale. Ciekawe, czy spróbowaliście naszej polędwiczki. Mam nadzieję, że Wam również smakowała. A dzisiaj na tapetę bierzemy, co bierzemy, kurczaka? Sałatkę z naci selera. Dużo osób się pyta właśnie, bo teraz naci selera jest taka na topie, w modzie. Co by tu można z tego przygotować? No my dzisiaj Państwu pokażemy, znaczy się szef tutaj, spróbuję szefa udoskonalić w tej profesji, że taką sałatkę z kurczakiem i żurawiną. Dobrze, czyli tak mam. Żurawinka jest, widzę. Kurczaczek już sobie wcześniej też podsmażyliśmy. Sól, pieprz, tak? Tak, tak. Tylko w soli i w pieprzu. Sól, żadnych pieprz. Innych przypraw teraz do kurczaka. Cebulka, śmietana. Znaczy się, wiesz co, tej cebulki nie będziemy jednak, bo żeby to było takie delikatne, bo z żurawiną to nie będziemy mieszać. Dobrze. Smaków, żeby nam się nie pokręciło, to ja tą cebulkę Jogurt. Tutaj tak mamy majonez z jogurtem. Majonez z jogurtem. No to ma być taka sałateczka fit. Że tego majonezu ciut, więcej jogurtu. Aha, rozumiem. Tak, i teraz mamy tutaj żurawinkę i można sobie leciutko skropić ją koniaczkiem, a można nie. To zależy jak to, jaki tam ma smak, czy żeby podprawić ten smak, czy coś. Także my akurat sobie tutaj zrobimy na miejscu, leciutko skropimy koniaczkiem ją. Wiem, że to trochę źle zabrzmi. Ale nie wylewamy za kołnierz. Znaczy się, dla podkreślenia smaczku, jak ja to mówię, dodamy koniaczku. Nie musi być, ale możemy. I sobie wcześniej tym koniaczkiem trochę zalejemy. Ja nie chciałam ich wcześniej zalewać. Niech troszeczkę to najdzie. I ona się zrobi taka miękciejsza też do tej sałatki. No i będzie to żurawinka lepsza, nie? Teraz co wam? Zakrojenie selera. Dobrze, tak. Cieniutko się... musisz kroić każdy. Jak się tego zebrać, ludźmi? Tak? Aha, i takie cieniutkie plasterki. Cieniutkie plasterki. Naszego ukos. No naszego ukos, no najlepiej na prosto. Dobra. Tak, żeby ci to pomóc ci? No nie, chyba takie... I pamiętaj, że każdy skrawek się, czy z tej strony, czy z tej, żeby do końca skroić seler, żeby nie wyrzucać, takie... nie? Tempo jak mama, to raczej chyba jest nieosiągalne jeszcze. No, ale wiesz, jak to mówią, trening czyni mistrza. No co ty kiedyś też tak osiągniesz? Co ja kiedyś to robiłam szybciej, a teraz z racji wieku już zaczynam tępieć. Także jeszcze jesteś, wiesz. Jak tam cię czasami widzę przy patelni w akcji, to jak młody Bóg normalnie. Tu cyk, tu do pieca. Więc tak kochanie, ja mogę Bogu podziękować, że mogłam w życiu pracować przy tym, co kocham. I że tak mi życie się złożyło, że mogłam iść w tym kierunku. Naprawdę, to jest coś niesamowitego i każdemu polecam robić to, co ktoś kocha. Nie, że zmusu, że ktoś każe. A czy wiesz, ja powiem ci, że mi praca w restauracji też się podoba, tylko kurczę, te ostatnie wydarzenia, wiesz, tym zamknięciem czy coś. Adam, no to... możemy przy tym odcinku o tym nie mówić? No ale czemu nie? No przecież to Jezus, takie coś miało miejsce, no, wydarzyło się. Wiesz, jak to przeżywam, nie? No. I cofnę się i stracę tu humor przy nagraniu. No ale właśnie bardzo. To może jak pogadamy o tym, to się może wyładujesz, wiesz, taka rodzaj terapii takie. No być może, słuchaj, bo ja na przykład pracowałam tyle lat i pamiętam stan wojenny i pamiętam jaki był ruch w restauracjach, ile ludzi, jak my musiałyśmy długo pracować, bo goście non stop wchodzili, a tu takie coś, żeby zabraniano nam pracować, no to coś niesamowitego się stało. To dla mnie to po tylu latach pracy szok po prostu był. Znaczy no. Chyba to właśnie było takie dołujące, no. Ten zakaz pracy, nie? Że tak człowiek tak. Jest nauczony, że pracuje od poniedziałku do niedzieli, to potem ciężko mu się
i wiesz... Przestawić, nie? Ci krzątający się ludzie, co nie wiedzieli ze sobą, co mają zrobić pracownicy, tak pod kąt szefowa idzie, to gdzieś tam w bok, nie? To coś niesamowitego po prostu, no. Ale miejmy nadzieję, że... Ostatni raz, także, że już nas więcej nie zamkną. Tak. Przykre to. Nikomu nie życzymy. Chociaż wszyscy tak narzekają, mówią, no bo... bo narzekają, a dostali tak dofinansowanie. Tylko, że bardzo przeżyliśmy to, że nie możemy pracować. My chcemy pracować. Znaczy tak, no, pomoc była, tego się nie da ukryć, ale tak. To takie psychiczne było dobijające, że nie można pracować po prostu. Tak. Nie? No, jak ktoś jest tak nauczony pracy, to... W moim wieku po tylu latach pracy i teraz jest stop, no to można dostać zawału nieraz. Bo to jest zbyt nagle, nie? Budzi i nie wie, co ma robić, słuchaj. Nie. To człowiek był takim rytmem, że przyjeżdżał do roboty, a to warto, tamto, no. Ten. Tu jakieś telefony, jakieś imprezy przyjęcia okolicznościowe. A właśnie tutaj w międzyczasie taki product placement zrobimy, że nie tylko serwujemy dania kart, ale chętnie również organizujemy przyjęcia takie mniejsze. Także gdybyście mieli chęci, by imprezkę rodzinną spędzić w Antoninie, to serdecznie zapraszamy Was do kontaktu. W byłej gospodzie Radziwiłłów, bo to była kiedyś gospoda, że szlachta, hrabiostwo bawiło się w pałacyku, a w gospodzie koniuszy, gosposie, kucharki miały swoje zabawy. Mm-hmm. No bardzo ładnie. No co, żeby to na przykład sobie pracę, mogę coś pokazać szefie? No proszę, wiceszefie. Więc tak, weź na sobie tutaj tą końcówkę obetnij, tak? I teraz sobie skrój to na pół. Kurde, ja tą całą końcówkę skroiłem. To nic. To ujdzie. A ty wiesz, jak to się wyraziłeś? Jak? Takie brzydkie słowo. O, teraz masz podwójnie, to ci szybciej to pójdzie to krojenie. Ja, jak nie kroisz po jednym, tylko dwa naraz. Ale panie reżyserze, jak tamten to się wytnie, nie? Panie reżyserze. No to teraz będziesz musiał ładnie się postarać, dobrą sałatkę zrobić, żeby pan reżyser wyciął to, co. Co tam brzydkiego padło. Tak. No to też skroić? Tak. Jakieś łyczki są, czy coś, to trzeba wykroić, nie? Jak ci się tam coś za nożem jedzie. To ci tak powiem, że się wkroiło chyba. No, jak coś było. Zobaczymy. Zjadliwe wszystko. Dobra. Dobrze, to mamy to pokrojone, nie? Tak. I teraz sobie tutaj listeczka ładnie, żeby był porządek, bo zawsze mówię, że koło ciebie musi być porządeczek. Proszę to posolić, popieprzyć. Teraz tak jak masz. Dobrze. I teraz już weź, pomieszaj to z tą solą, może też troszeczkę za mało, ale to doprawisz sobie jeszcze. Mm-hmm. Proszę, pomieszaj dobrze. I tak, to by musiało troszeczkę teraz sobie postać, żeby zmiękła ta seler, nie? Ale ponieważ my tu nie mamy za dużo przy nagrywaniu czasu, to... Wykorzystamy magię ekranu i tak. Nagle się okaże, że już swoje odstało. Dokładnie. To teraz masz przyprawioną tą nać. Tak. Solą i pieprzem. W tym momencie możesz dołożyć kurczaka, bo kurczak jest przyprawiony już, tak? Mhm. Też tylko solą i pieprzem. Nie, pomidorka wyłożymy, bo do tego na koniec, nie? Ten. No. Tak.
żurawinkę. Doprawioną. Doprawioną żurawinkę, tak. Spróbuję jedną, jak naszła, jaka jest miękka, bo też powinna być większa. Znaczy, czuję taki troszkę aromat takiej molcy. Dobrze. I teraz dodajemy ten sos jogurtowy z majonezem. Nie soliłam tego nic, tego sosu, nie? Mhm. Także będziesz musiał, przyprawiając i po odstaniu trochę tej sałatki, zobaczyć smak, nie? Mhm. Spróbować. Wiesz, tak profesjonalnie, to by fajnie było, jakbyś wziął już drugą rękę łyżkę i tak, wiesz, dwoma łyżkami, wiesz, nie? Ja jeszcze póki co papierów nie mam, tak możesz chyba mi wybaczyć, nie? No, Panu, że Cię wybaczę. Synu, no wybaczę Ci. Wiesz, że matka swojemu dziecku to wszystko wybaczy, nie? No, no nie wiem, nie do końca, bo tak? W pracy to dosyć wymagająca jesteś. No, trudno. No ale to pod tym względem, słuchaj, ty coś odziedziczyłeś po mnie. Chyba tak. Chyba tak. Tak. Chyba, żeby troszeczkę kolor podkreślić, może sobie tego pomidorka koktajlu, ale nie za dużo, nie? Mhm. To co mamy, to skroimy takie. I to na samym końcu dołożymy, żeby to tak wyglądało nie takie zwiędłe, zmoczone, tylko... teraz tak. No niestety, proszę próbować. Proszę. Mhm. Niestety czy stety, nie? Czego mówię niestety? Słyszę, jak chrupiesz, to tą świeżość. I co? Nie, według mnie jest okej. Doprawione solą. Pamiętaj, że nic do tego nie daje, żadnych innych przypraw, nie? Żadnych, tylko sól i pieprz. Bo wiesz, tak na świeżo to tak czuć te wszystkie składniki, tak? Tak. No, a to jeszcze ma się przegryźć? Czy... To troszeczkę musi się przegryźć, żeby po prostu nie było takie... No można tak, wiesz, więcej na surowo, ale jak to troszeczkę postoi ta sałatka, to i ta żurawina jeszcze najdzie tym majonezem z jogurtem, tym sosem, tak jeszcze się zrobi taka więcej. Wiesz co, no nie wiem, no kurczę, fajnie czuć ten smak tego selera i tej żurawiny, ja nie wiem, no, według mnie to... Soli pierś nie była wymagana, ale no to tam już... No to nie dawaj. To jest, że tak powiem, sałatka twojego przepisu, więc... Ale kochanie, ty tu jesteś szefem, więc ja się po prostu... Więc może trochę inaczej to powinno być. Kochanie, ty tu jesteś szefem, ja dzisiaj ja się do ciebie dostosowuję. No. Także, jak to mówią, młodość ma swoje prawa. A nie, według mnie jest okej, bo nawet tego majonezu za bardzo nie jest czuć, także... No bo my tam troszeczkę tylko majonezu... Także jest można powiedzieć, że jest... To ma być takie więcej fit jogurtowy. Prawie fit. Dobra, więc jak masz takie wszystko już doprawione teraz, to na sam koniec, żeby tylko wymieszać troszeczkę tej zielonego liścia i tego pomidorka, żeby tak koloru... I nic... Ale to wymieszać? Wymieszać, troszeczkę wymieszać. Żeby po prostu dostało to jakiegoś takiego, wiesz, wzrokowego odblasku, nie? Bo tu nawet już nie chodzi, bo smak jest dobry, tylko chodzi o to, żeby wzrokowy odblask był. No. Dobrze. Spróbujemy trochę. I co, jak tam opinia szefowej? Ja bym troszeczkę musiała poczekać z tą sałatką, aż ona najdzie. Bo to tak trudno jest też. Ale wydaje mi się, że jest ok, skoro twierdzisz, że jest dosyć. No bo tak, kurczak był przyprawiony.
Żurawina z tym koniaczkiem. Ok, tak? No to jest super. Jeszcze włożymy, żeby wyeksponować, do ekspozycji zrobić. Trochę dołożymy. Aby wiedzieli goście konkretnie, to zasygnalizujemy, że to jest seler, nie? Ładną zrobimy tutaj, nie jest smoczku. O. Ciekawe, czy twojej dziewczynie by tak smakowała. Mhm. I tym eto sposobem przygotowaliśmy sałatkę z naci selera, żurawiną, kurczakiem, sos jogurtowy z odrobiną majonezu. Także jest troszeczkę fit, ale nie do końca. Można samym jogurtem sobie przygotować bez majonezu, tak jak ktoś... Myślę, że spokojnie też ze samym jogurtem zda to egzamin, bo nawet w tych proporcjach, co my sobie tutaj to przygotowaliśmy, to naprawdę tego majonezu nie jest czuć, także śmiało możecie go w swoim przepisie pominąć. No to co? Synu, myślę, że swojej dziewczynie przygotujesz narzeczonej taką sałatkę w domu, nie? Czemu nie? Bez podpowiedzi mamy. Przy takim przyuczeniu myślę, że sobie spokojnie poradzę, nawet ja. A tym bardziej wy sobie też na pewno poradzicie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku. Niemniej polecamy bardzo odwiedziny w naszej restauracji, tym bardziej, że już prawie praktycznie działamy normalnie, no jeszcze brakuje jeszcze nam... Jeszcze tyle brakuje, żebyśmy mogli normalnie na 100% działać. Także... brakuje, ale zaczynamy już jakiś inny oddech, inny powiew i mamy nadzieję, że tak szybko jak dojdzie do otwarcia restauracji normalnie, już goście będą mogli wchodzić do środka i zjeść spokojnie przy stolikach, że to już tak będzie cały czas. Do zobaczyska. Do zobaczyska. Cześć.